Michał Probierz ogłosił powołania na zbliżające się zgrupowanie reprezentacji Polski. Lewandowski nie weźmie w nim udziału. Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Raków Częstochowa z drugą porażką w Lidze Europy. Legia Warszawa przegrała z AZ na wyjeździe. Spotkanie braci McAllisterów na Anfield Road. Historyczny dzień Wysp Owczych. Jak pieniądze potrafią zmienić nastawienie Balotellego do PSG? Mudryk pokazał swoje ochraniacze. Za nami mecze drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Zacznijmy od meczów polskich drużyn. Na początek Raków Częstochowa rywalizował z austriackim Szturmem Graz. Niestety na pierwsze punkty i pierwszego gola w europejskich pucharach mistrzowie Polski będą musieli jeszcze poczekać. Goście wygrali 1-0 po bramce Bowinga. Co ciekawe, w 75 minucie na boisku był tylko jeden Polak i był nim Szymon Włodarczyk w barwach Szturmu. Raków zapisał się w negatywnej historii polskiego futbolu. Jest kolejnym klubem, który w pierwszych dwóch grupowych meczach nie strzelił nawet jednego gola. W drugim meczu grupy D Atalanta pokonała na wyjeździe Sporting 2-1. W innym meczu polskiej drużyny Legia Warszawa zmierzyła się na wyjeździe z holenderskim AZ. Niestety tutaj również polska drużyna przegrała. Gospodarze wygrali 1-0. Od 66 minuty warszawski klub grał w przewadze. Z boiska wyleciał Lagdo za kopnięcie w głowę Juriego Ribeiro. W drugim meczu grupy E Aston Villa pokonała 1-0 Zrinski. Bramkę w czwartej minucie doliczonego czasu gry zdobył McGinn po asyście Kasza. Co ciekawego wydarzyło się w innych spotkaniach? Spójrzmy najpierw na Ligę Europy. West Ham pokonał na wyjeździe niemiecki Freiburg. Cały mecz w barwach Motów rozegrał Łukasz Fabiański. Co ciekawe, był to 17 mecz z rzędu w europejskich pucharach bez porażki. Jest to absolutny rekord. Marsylia zremisowała 2-2 z Brighton. Na Anfield Road Liverpool podejmował belgijski Royal Union Saint-Gilloise. Co ciekawe, była to okazja do spotkania braci Kevina i Alexisa McAllisterów, którzy zagrali przeciwko sobie. Warto też odnotować, że na ławce rezerwowych The Reds usiadł polski bramkarz Fabian Mrozek. Samo spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2-0. Sprawdźmy teraz wyniki w Lidze Konferencji. Ogromną sensację sprawiła drużyna z Wysp Owczych. Klaksvík bezbramkowo zremisował z francuskim gigantem Lille. Przypomnijmy, już niedługo reprezentacja Polski zagra tam z Wyspami Owczymi. Nie możemy się doczekać. Dosyć niespodziewanie przegrało także Dinamo Zagrzeb, które uległo kosowskiemu FC Balkanii 0-2. Pogromu dokonała drużyna Nordschelen, która rozgromiła Ludogorec aż 7-1. Wspomnieć należy jeszcze o bardzo dobrym występie Karola Świderskiego w Stanach Zjednoczonych. Jego Charlotte FC pokonało Toronto FC 3-0. Polak zaliczył 2 trafienia z rzutów karnych oraz dorzucił do tego asystę. Napastnik jest w wysokiej formie przed zgrupowaniem reprezentacji narodowej. Dobre występy zaliczyli także inni Polacy w MLS. Mateusz Bogusz w meczu Los Angeles FC przeciwko Minnesocie United zaliczył asystę. Ostatnie podanie przy golu zaliczył także Sebastian Kowalczyk. Jego Houston Dynamo zremisowało 1-1 z CF Montreal. Michał Probierz ogłosił listę powołanych piłkarzy na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Na liście zabrakło kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Więcej szczegółów na ten temat podam w dalszej części materiału. Nie ma na niej także Jana Bednarka, co jest sporym zaskoczeniem. Probierz zdecydował za to powołać debiutanta Patryka Pedę, który występuje w Serie C, czyli trzeciej lidze włoskiej. Pierwszy raz powołanie otrzymał także Filip Marchwiński. Są też powroty takich piłkarzy jak Walukiewicz czy Buksa. Co myślicie o powołaniach Probierza? Dajcie znać w komentarzach. Mario Balotelli jest człowiekiem, który za odpowiednią ilość pieniędzy jest w stanie zrobić coś, czego chwilę wcześniej nie chciał. O co dokładnie mi chodzi? Całkiem niedawno Włoch udzielił ciekawej rozmowy dla TV Play. Był tam poruszony temat ewentualnej oferty z Paris Saint-Germain. Napastnik wcześniej reprezentował barwę Nicei czy Marsylii, dlatego na pytanie o propozycję gry w PSG odpowiedział. Co jeśli PSG by do mnie zadzwoniło? Bez szans. Nie ma mowy, bo w przeszłości grałem w Marsylii oraz Nicei. Dziennikarz prowadzący rozmowę zastosował bardzo sprytny zabieg. Zapytał, czy Mario dalej odrzuciłby możliwość gry w PSG, gdyby dostał 10 milionów za sezon. Balotelli zmienił wtedy zdanie. Oczywiście, że w takim przypadku bym się zgodził. Za 10 milionów euro poszedłbym nawet do drużyny mojego brata i grał właśnie tam. Raczej mało prawdopodobne jest to, aby 33-letni piłkarz turecki Adany Demirspor otrzymał propozycję z PSG. Ocenę zachowania Balotellego pozostawię wam, drodzy widzowie. Dlaczego Robert Lewandowski nie pojawi się na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski? W ostatnim meczu Champions League Polak przedwcześnie musiał opuścić boisko po tym, jak brutalnie został zaatakowany przez jednego z piłkarzy FC Porto. Po meczu w sieci pojawiło się nagranie, na którym Lewandowski wyraźnie utyka i ma problemy z chodzeniem. Takie obrazki mogą niepokoić. Najpierw sytuację nieco uspokoił lekarz kadry Jacek Jaroszewski. Na portalu Łączy Nas Piłka możemy przeczytać. Robert doznał w meczu z FC Porto silnego stuczenia goleni tuż nad stawem skokowym.
Jest nadzieja, że nie jest to uraz wykluczający go z najbliższych meczów reprezentacji Polski. Liczymy, że czwartkowe badania to potwierdzą. Po przeprowadzeniu dokładniejszych badań przez FC Barcelonę okazało się, że Lewandowski doznał skręcenia lewej kostki. Chwilę po opublikowaniu tego komunikatu dziennikarz Tomasz Włodarczyk podał, że kapitan nie zagra w meczach eliminacyjnych z Wyspami Owczymi oraz Mołdawią. Wyniki badań skomentował również wspomniany wcześniej dr Jaroszewski. Rozmawiałem dziś z Robertem i widziałem wyniki jego badań. Uraz okazał się niestety na tyle poważny, że wyklucza udział Roberta w zgrupowaniu reprezentacji i jego występy w meczach z Wyspami Owczymi oraz Mołdawią, a także w najbliższych spotkaniach Barcelony. Doszło do uszkodzenia więzadłowego w stawie skokowym. Klub ustalił już plan leczenia. Tak więc na swoim pierwszym zgrupowaniu w roli selekcjonera Michał Probierz będzie musiał radzić sobie bez kapitana. Michajło Mudryk pokazał wszystkim, co ma na swoich ochraniaczach. Początek Ukraińca w Chelsea nie należy do najlepszych. Niecały rok temu The Blues kupili go z Szachtara Donieck za 70 milionów euro. Dopiero na początku tego miesiąca strzelił swoją pierwszą bramkę w angielskim zespole. Jego gra wygląda coraz lepiej i duża w tym zasługa Mauricio Pochettino, który mocno pracuje nad jego pewnością siebie. Mudryk ostatnio pokazał ochraniacze, które motywują go do działania i pracy nad sobą. Na górze widzimy napis Kent, gdzie ostatnia litera wygląda jak krzyż. W dalszej części Jezus wyrywa krzyż z ziemi i bierze go na swoje barki. Po tym zostaje wyraz Ken, co oznacza mogę. Miejmy nadzieję, że Ukrainiec będzie grał i prezentował się coraz lepiej. Jak będą wyglądały kolejne miesiące 22-latka? Na pewno będę o tym mówił w najbliższych filmach, dlatego zachęcam Cię do subskrybowania kanału. Borussia Dortmund ogłosiła przedłużenie kontraktu z ważnym piłkarzem. Wicemistrz Niemiec poinformował o przedłużeniu współpracy z bramkarzem Gregorem Kobelem. Szwajcar jest pewnym punktem BVB, dlatego nowa umowa nie może być zaskoczeniem. Golkiper będzie piłkarzem niemieckiego klubu do czerwca 2028 roku. Sprawdźmy, co ciekawego czeka na nas w piłkarski weekend. W Anglii zostanie rozegrana ósma kolejka Premier League. Absolutnym hitem będzie starcie wicemistrza z mistrzem Anglii, czyli Arsenalu z Manchesterem City. Ciekawie może być również w pojedynku Brighton z Liverpoolem. We Francji również ósma kolejka w ramach Ligue 1. O kolejne zwycięstwo powalczy PSG, które na wyjeździe zmierzy się z Rennes. Marcin Bułka i jego Nicea zmierzą się z Metz. Rzućmy teraz okiem na Hiszpanię. Tam będzie czekała na nas dziewiąta kolejka. Real Madryt na własnym stadionie podejmie Osasunę. FC Barcelona natomiast zmierzy się na wyjeździe z Granadą. W Niemczech siódma kolejka Bundesligi. Ciekawie zapowiada się rywalizacja Borussii Dortmund z Unionem Berlin. Mistrz Bayern o ligowe punkty powalczy u siebie z Freiburgiem. We włoskiej Serie A rozegrana zostanie ósma seria spotkań. Bardzo ciekawie zapowiadają się derby Turynu, w których Juventus zagra z Torino. Emocjonująco zapowiada się także rywalizacja Napoli z Fiorentiną. Sprawdźmy jeszcze, co ciekawego wydarzy się w Polsce w ramach 11. kolejki Ekstraklasy. Absolutnym hitem będzie rywalizacja wicemistrza z mistrzem, czyli Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa. Na który mecz czekasz najbardziej? Daj znać w komentarzu pod filmem. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!